Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj czas na następny draft, jak wiecie po tytule i po miniaturce oczywiście. Czas na cały niebieski draft, więc wszystkich 11 zawodników muszę mieć w kolorze niebieskim. Czyli dokładnie, mogą być to ikony, mogą być tocy, mogą być karty toty. I takie jeszcze były niebieskie z takim pomarańczowym paskiem właśnie karty właśnie z Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy to była najlepsza drużyna w fazy grupowej czy pucharowej, już nie pamiętam, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Zanim jednak zobaczycie, jak to wszystko po kolei się układało, jakie miałem karty do wyboru, też inne podczas układania tego właśnie całego niebieskiego draftu, to mam do was jeszcze dwie mega prośby. Po pierwsze, jeśli ktoś jest nowy na kanale albo ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje, a połowa ludzi, którzy mnie oglądają, mnie nie subskrybują, kliknijcie proszę pod spodem subskrybuj, macie wtedy powiadomienia o kolejnych nowych filmach właśnie na moim kanale i lecimy po 800 tysięcy jeszcze przed FIFA 19. Po drugie, od początku lipca rozpocząłem taki fajny projekt właśnie na Instagramie, gdzie będą się pojawiały teraz regularnie zdjęcia i do tego codziennie Insta Stories. Naprawdę będzie tego sporo, więc na bieżąco, przedpremierowo dowiecie się o niektórych właśnie odcinkach. Także myślę, że warto o tym odcinku już kilka dni wcześniej ci, którzy śledzą Insta Stories, wiedzieli. Więc ja tymczasem właśnie wbijam zagrać sobie draft, ale najpierw zobaczcie, ła, aż bym się uderzył, jak to wszystko wyglądało podczas budowania. A tak to wszystko się prezentuje, jeśli chodzi o mój skład. Naprawdę ładnie to wygląda, wszystko na niebiesko, jeszcze w salach, na ławce i Canales tutaj, więc będzie ich można wrzucić do składu. Te dwie zmiany mogę robić, chociaż ten Canales taki jest niebieski do końca, to no jasno niebieski niby jest. Na pewno salach jest niebieski, więc jego będę wpuszczał prawdopodobnie za Gonzalo Higuaina. 75 z grania i 91 oceny. Nie jest źle, idę szukać mojego przeciwnika. A, jeszcze ciekawostka, dlaczego Alba jest na środku? Ponieważ jest plus 4 z grania więcej, więc w trakcie meczu ich po prostu zamienię, idziemy grać. I tak wygląda skład mojego przeciwnika. Fajnie w ogóle prezentuje się karta Ramosa, ta Team of the Season, jeszcze z niebieską koszulką, tak ładnie to się komponuje. 89 oceny, 95 z grania, ale to widzicie, no ciekawy draft, no zobaczymy jak będzie grał. Jestem ciekaw też jak mi się będzie grało moimi zawodnikami bez zgrania na niektórych pozycjach. Piękne podanie, Bale, prawa noga, ale zablokowany ten strzał. Nie wiem co tutaj się właśnie wydarzyło. Okej, okay. Fernandinho huknie z dystansu. No, szkoda, że nie wpadło. Co to było? Tam musi być gol. Ale to ładnie zrobił Cristiano. Będzie si? Nie, jednak podbiegłem po prostu do kibiców. 14 minuta spotkania, objęte prowadzenie w ogóle Ronaldo z numerem 21. Dziwnie to wygląda, no ale trik ładny wszedł. Heel to heel, czyli pięta o piętę. Jest sam na sam, jest dobre wykończenie i o to chodzi. No, może teraz druga bramka. Cristiano Ronaldo pomylił się w sytuacji sam na sam. To nieczęsto mi się zdarza, szczególnie jak gram Ronaldo. I cyk,
Miała być dwójeczka. Jeszcze nie. I po 45 minutach tak to się wszystko prezentuje. Zobaczcie, 12 strzałów, 7 celnych, ale na razie jedynie 1 do 0. Tutaj zapomniałem o jednej rzeczy. Miałem tą zmianę zrobić wcześniej. No cóż, w takim razie zróbmy tak. Salah wejdzie sobie tutaj. Bale'a przesuniemy na atak. Ronaldo Bale, taki będzie atak aktualnie. Zobaczymy, jak teraz się będzie grało. Ten Pires na lewej obronie, no nawet daje radę. Pierwszy celny strzał mojego przeciwnika w 51 minucie. Dobrze, to bramka nie była, bo tak często też bywa w FIFA, zresztą jak wiecie. Ale kontra, patrzcie na to, jak to wygląda. Cristiano Ronaldo. Ronaldo podrzucił i z voleja. Chciałem tak ładnie uderzyć, tylko myślałem, że szybciej podejdzie obrońcą. Więc trochę to nie w tempo, wszystko jeszcze spalony, zepsułem tym kontrę. Zresztą widzę, że mój przeciwnik coraz bardziej ofensywnie zaczyna grać. Więc trzeba go załatwić dobrą kontrą i znów tym razem bramkarz. No nie chce wpaść ta druga bramka za nic. Patrzcie, ile ma miejsca Paulo Dybala. To musi być gol. W końcu wykończyłem to na spokojnie, bez podrzucania, bez kombinowania. Jest 2-0. Jest dobrze. Mamy też Rage Quit, więc czas szukać mojego kolejnego przeciwnika. Ten mecz udało się wygrać 2-0. Przeciwnik oddał tylko jeden celny strzał, który widzieliście. Taki niezbyt groźny. Tak wygląda skład mojego drugiego przeciwnika. No zdecydowanie lepiej niż ten poprzedni. Zgranie 69. Tutaj ta cała prawa strona nie ma zgrania. Ani prawy obrońca, ani środkowy pomocnik ofensywny, czyli Isco. No, no tutaj też Matić też tak średnio ze zgraniem. No zobaczymy. A tak w ogóle w momencie, kiedy oglądacie ten film, aktualnie przebywam w Rosji, to jest mój ostatni wyjazd właśnie w tym roku do Rosji, na ćwierćfinał i pierwsze myślałem, że to będzie mecz Chorwacja-Hiszpania, ale ulala, jaka bramka w ogóle. Ale w tym momencie, jak to nagrywam, właśnie Hiszpania odpadła z Rosją i Chorwacja gra z Danią, mamy 1-1 w 62 minucie spotkania. Także no, jestem ciekaw, na jaki mecz w ogóle pojadę, bo może się tak zdarzyć, że będę na meczu Dania-Rosja. To w ogóle byłoby niezbyt fajnie, bo chciałbym jednak zobaczyć Chorwację przynajmniej na żywo. No zobaczymy. Mogła być bramka na 2-0, ale tutaj dobra interwencja Buffona. Aczkolwiek to też nie była taka łatwa pozycja do oddania strzału, chyba że teraz jeszcze Bale, słupek! Ale forma dzisiaj dobra jakaś. No, Ronaldo lobni ładnie. 2-0, 19 minuta spotkania, o to chodzi. Tak trzeba grać, nie grałem w FIFA praktycznie z 2 tygodnie, tak mi się wydaje. Tak dobrze, żeby sobie posiedzieć i pograć po prostu. I na razie naprawdę gra się spoko. Jeszcze jeden lobik, mało ci, jeszcze jeden, 3-0, proszę wyjść, bo tu jeszcze pół godziny do końca meczu Chorwacja-Dania, może zdążę. Dziękuję bardzo, kolejny uprzejmy przeciwnik, nie marnuję mojego czasu, dziękuję, dziękuję. Szukamy kogoś teraz w półfinale. No tutaj mój przeciwnik też nie wiedział, że można strzelać na moją bramkę, no do co ja poradzę. Zobaczmy, co ciekawego ma mój przeciwnik. O, i to mi się wydaje, że jest najlepszy skład, na który dzisiaj trafiłem. Zgranie 89, no przynajmniej ta pomoc się ładnie zgrywa, tylko ten środkowy obrońca srebrny. Trochę tak tu nie pasuje. Oj, 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 pierwsza bramka dzisiaj stracona i kto to jest? Inzaghi. No, próbowałem go powstrzymać, ale w takich sytuacjach... Super Pippo, tak? Dobrze mówię? Się nie myli. Podobnie jak Ronaldo przy takich strzałach. 1-1, 20 minuta. Wracamy do gry. Kółeczko śmierci EA. I co się wydarzy? Teraz miałem robić McGilly spina. Ale zaraz zobaczymy, co się stanie. Wynik meczu 1-1. Czyli co, tak jakby się spotkanie nie odbyło. Okej. Czyli kolejny przeciwnik, 4-3-3, formacja, drugi wariant, jeszcze lepszy skład, ocena 91, ten Mertens i Ronaldo. Do tego Modric, Marcelo, no, no świetnie. Oj, mógł zaskoczyć Bale tą prawą nogą, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, spróbujmy podejść na krótki. O, tutaj ładnie Alba i wysunięcie przed pole karne.
I ze strzałem. O Boże, tylko nie ty, to ty nie trafisz. I wyczyszczony Ronaldo. Prawie, ale mnie porobił. O kurcze. Oj, oj, oj. Nie pomijaj tego, nie, dobra. Niestety powtórka już od innego momentu. Ale mnie porobił. Cristiano, patrzcie, jaki słupek. To była piękna bramka, naprawdę. Oj, 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 faulował Bale tuż przed polem karnym. Tylko żółta kartka powinno być, no. Raczej na czerwoną to nie było. Chyba, że tylko upomnienie? Tak, tylko upomnienie. Ale zobaczmy, trzeba się dobrze ustawić teraz, żeby nie udało mi się strzelić. Przesuń się tym murem, przesuń się ładnie. Tak, bramkarz, rusz się tam na bok. Będzie podawał. Będzie, no nie zdążyłem się ruszyć murem, wybij, wybij. No, tak jest, 1-1, Gareth Bale. Taka dobitka automatyczna, ale tam powiem szczerze, że nie zdążyłem nacisnąć strzału i już było 1-1. W 25 minucie mamy wyrównanie i oby teraz na spokojnie, bez wyrzucania serwerów, proszę. No nie, no i 2-1, Cristiano Ronaldo. Tak mi jest go ciężko zatrzymać. Ajajaj. No teraz Gonzalo, podaj do Bale'a. Bale w polu karnym. Ej, to powinna być bramka, dlaczego ja to zepsułem? Gol, musi być tu bramka. Kurczę, Cristiano, że nie powiem już inaczej. W końcu, i to nie spodziewałbym się, że to będzie Gonzalo Higuain. 2-2, ale się mecz zrobił w ogóle. No ja tego nie rozumiem. Strzelam bramkę i chwilę później, jak on rozpoczyna ze środka, to nie jestem w stanie tego powstrzymać. I mamy 3-2. Znów muszę gonić wynik. Brawo. Naprawdę brawo. Koleś gra fajnie i nie mogę mu tego odebrać, także trzeba się postarać i to odrobić, ale jest 4-2. Ciężko mi się przebić przez jego obronę czasem, ale spróbuję zrobić jedną zmianę. Wpuścimy znów Salaha za Higuaina. Tak jak on, mam nadzieję, że nie będzie w stanie dogonić Salaha. I na długi słupek to miało teraz być, chyba że jeszcze Casemiro. 4-3, jaka bramka z pierwszej piłki. To nie było tak prosto dostrzelić, także jeszcze jest szansa jakaś. Jeszcze jedna bramka do remisu. Nie, 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 bo to będzie po meczu i tak też się stało. 5-3. Jeszcze zdabował. Ech. Oj, myślałem, że to jeszcze będzie kolejna bramka. A nie, jednak wpadło. Okej, 20 minut do końca, 5-4. 9 bramek już. No i patrzcie, on po prostu biegnie. On tutaj nic nie zrobił, tylko biegnie. Ja go nie mogę dogonić. Nawet nie zdążę się przełączyć. O co, kaman? Dobra, ja już nic nie mówię. To jest chyba trzecia poprzeczka w tym meczu w wykonaniu Ronaldo. No nie dogonię go, no choćbym chciał, to go nie dogonię. I jest kolejna bramka, 7, 7-4. Po meczu to już na pewno jest. No powiem wam, że w momencie, kiedy ustawiłem na super ofensywę, to wszystko się rozsypało. 8-4 to już jest po meczu, tak jak wam powiedziałem wcześniej, ale 8 bramek stracić w jednym spotkaniu, no to boli troszkę. Koniec tego spotkania, zobaczmy, kto u niego był najlepszy. Sterling, 5 bramek w wykonaniu Sterlinga. Co za gość, zobaczmy jeszcze na liczbę strzałów. 17 strzałów celnych, 19 ogólnie. Zobaczę jeszcze, co będzie w paczkach, aczkolwiek wątpię, że coś dobrego. Pierwsza runda i druga wygrana gładko, w trzeciej, czyli w półfinale, już się nie udało. W środku była ta paczka i ta, więc zobaczmy, co jest w tej dużej, złotej paczce premium. Ta druga to była zwykła za 7... Aha, no, no, no bardzo fajnie, no naprawdę świetnie. Oj, to chyba nie jest dobra nagroda.
Chyba że w tej drugiej coś naprawdę fajnego się kryje. Zaraz zobaczymy, czy będą przynajmniej ekrany. No niestety nie. Karta złota, świecąca się. Zobaczmy, kto to będzie. Przed chwilą był Yang, a teraz Liaić. Tak więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o draft w tym odcinku. Zobaczcie teraz, jak prezentuje się mój kupon na najbliższe spotkania i dajcie znać pod spodem w komentarzu, co według Was wejdzie na tym kuponie. Może cały kupon jest wytypowany poprawnie, zobaczymy. Pod spodem w opisie macie też prezent dla moich widzów pełnoletnich od sponsora kanału, czyli od Fortuny. Także zajrzyjcie sobie do opisu, no i pamiętajcie o Instagramie. Tak jak Wam mówiłem, znajdziecie mnie na Insta i mnóstwo rzeczy teraz przedpremierowo. Także to byłoby na tyle, ja lecę oglądać mecze Chorwacja-Dania. Jest teraz dogrywka. Ciekawe, jak to się skończyło. Wy już wiecie, ja jeszcze nie. Na razie i piona.